Patryk Kaczmarczyk wraca na ścieżkę zwycięstw, to powtórzmy, jakie jest hasło promujące miasto Radom? Radom, siła w precyzji. No i czy dzisiaj jesteś z tej precyzji zadowolony? No bo już po tych pierwszych ciosach Michał Domin wylądował na deskę. Wiesz co, tak, pierwsza runda na 10-8 myślę dla mnie. I to była runda taka, w której chciałbym zawsze tak czysto myśleć i fajnie reagować w walce, bo naprawdę widziałem tam wszystko i czułem się świetnie. No i nie ukrywam, że znowu za moja gorąca krew i w drugiej rundzie chciałem po prostu dokończyć robotę, bo już tak naprawdę w tej pierwszej rundzie moim zdaniem mojego nożnika powinna zostać przerwana walka, bo ja widziałem, że jeszcze może nie w stójce, ale jeden cios w parterze tak czysto doszedł, że no, ja widziałem, jak oczy Michała się przewróciły, że on już nie był w tej walce. Po prostu aż powiem wam, że trochę strasznie to wyglądało z mojej perspektywy, bo on... Czy dlatego przestałeś bić w tym momencie? Wiesz co, nie, na pewno nie, ja chciałem go skończyć, ale gdzieś tak ułożył się w takiej pozycji bocznej, gdzie on totalnie nie odpowiadał, a ja biłem po prostu przez rękę w jego głowę. A nawet taki cios przez rękę, gdzie już ktoś jest odłączony, to wydaje mi się, że każdy taki cios zabiera trochę zdrowia zawodnikowi. I nie powinno być takiej sytuacji, moim zdaniem. No dobra, nie skończyła się ta runda, okej, okay, i zszedłem na rożnika i w tej drugiej rundzie już mówię, dobra, muszę je skończyć. I to jest takie głupie moje myślenie, gdzie miałem tak już z Robertem Ruchałem i to, no muszę to wyeliminować, tą moją gorącą grę gdzieś schować, tak jak dzisiaj w pierwszej rundzie. No właśnie, od razu po walce wyskoczyłeś z klatki, podbiegłeś do Macieja Kawulskiego i powiedziałeś, że chcesz rewanżu. No tak, no bo to jest coś, co siedzi mi gdzieś tam z tyłu głowy cały czas. Ja wiem, że pewnie drabinki się teraz tak nie układają, że na żało wygrałem z Michałem Dominem i od razu chcę walczyć znowu z Robertem Ruchałem. Wiem, że może nawet kibice nie chcą tego jeszcze widzieć, nie wiem, jak to jest z ich perspektywy. Może po prostu to mnie drażni, że mam tą przegraną i chciałbym się zrewanżować. Dodam, że wiem, że też nie będę niepokonanym zawodnikiem zawsze, no ale chciałbym gdzieś tam się zrewanżować Robertowi, mimo że z pełnym szacunkiem, ja mogę nawet śmiało powiedzieć, że go lubię, ale z pełnym szacunkiem chciałbym tego rewanżu. Wiem, że jeszcze pewnie teraz go nie dostanę. No więc pewnie, kurczę, no dobrze by było zmierzyć się na przykład z Dawidem Śmiałowskim jeszcze w tej połowie tego roku. A to co odpowiedział Maciej Kawulski? Wiesz co, kurczę, nie pamiętam, bo to były takie emocje gdzieś tam, ci moi kibice, ale no tam mi kiwał głową, nie chciał pewnie składać żadnej deklaracji w moją stronę i po prostu no, nie odpowiadał. Zabawne jest to, że na ostatniej gali Dawid Śmiałowski też powiedział, że chciałby zobaczyć z Robertem Ruchałą. No to kolejka się do Roberta ustawia i jest do tego prawo, bo to jest zawodnik niepokonany w KSW, ma 3-0, także no on teraz tak naprawdę rozdaje karty, a my musimy go gonić. Ale potańczysz dzisiaj czy nie, bo zdradziłeś, że palec złamany. No tak, palec złamany już miesiąc, ale potańczę, także no znam kilka kroków fajnych, także zaraz wam pokażę. Ale też dawno nie widziałem cię chyba tak nabuzowanego, bo w koniec pierwszej rundy podszedłeś aż do siatki, unosząc ręce do góry, chyba domagając się też jeszcze większego dopingu. No była chyba energia tego Radomia po prostu. No zdecydowanie, czułem się, że dzisiaj mogę walczyć z każdym i wszędzie, także no to był naprawdę, czułem ten dom swój, czułem te moje mury i naprawdę takie mury, jak mamy tutaj w Radomiu, niosą i każdy zawodnik chyba chce mieć takich kibiców. No na razie idzie bardzo dobrze, bo 3-0 dla Radomia. No i zakończymy 4-0 i to będzie, wiesz, Radom przejmuje KSW. Co się czuje, gdy ma się taki doping, bo przy każdej akcji jest taka wrzawa, jakbyś nokautował tego rywala. No kurczę, powiem ci, nie skupiałem się na tym, gdzieś tam wszystko słyszałem, ale kurczę, no coś cudownego, no co ja wam będę mówił, no spełniłem na pewno jedno wielkie marzenie, które spełnić by chciał na pewno nie jeden zawodnik. Powiedz proszę, jakie były założenia przed tą walką, bo widziałem, że zacząłeś od mocnych low kicków na łydkę. Ta noga od razu była czerwona i Michał Domin nawet zmienił pozycję. Czy to było główne założenie? Wiesz co, no każdy, kto tam gdzieś ze mną robi, wie, że ten prawy low kick na łydkę mam naprawdę mocny, skuteczny. Z Robertem było to samo, o ile dobrze pamiętam. Tak, tylko z Robertem zabrakło mi tej precyzji, bo to może teraz nie było w Radomiu, jak mówię, że Radom się o precyzji, ale zabrakło tej precyzji, zamiast w łydkę chyba kopałem na wysokości kolana, no i też z Robertem nie ukrywam, że ta walka była no zdecydowanie inna i byłem tam wtedy innym też zawodnikiem. Ze złym nastawieniem wyszedłem tej walki, a w tej walce po prostu już wiedziałem, że nie mogę popełnić błędu. Na ile w tych przygotowaniach też pomógł ci ten pobyt w UFD? Nie, no to jest, kurczę, wiecie co, no ja się nic nie mogłem nauczyć w UFD, tylko po prostu nabrać takiej pewności siebie jeszcze bardziej. Przez sparingi z mocnymi zawodnikami, bo to był tylko tydzień. W 7 dni nie opanujesz żadnej techniki dobrze, a co dopiero mówić, żeby coś zmienić w stosunku do walki. A to też mentalnie pomogło trochę? Na pewno, bo to wiesz, sparingi z takimi najmocniejszymi zawodnikami, no ale główna robota to jest mój trener German Antonogenow, no i co będę tutaj dodawał. Jeszcze teraz ostatnio robiłem przygotowanie fizyczne, z którego jestem bardzo zadowolony, u Mateusza Kubicy w Radomskiej Akademii Motoryki, także no tych dwóch trenerów zrobiło największy wkład w moje przygotowania. To chyba gale w Radomiu będą stałym punktem, jak gdyby gal KSW w każdym roku. No myślę, że tutaj nie ma dyskusji, przecież te bilety sprzedały się w, nie wiem, w 3 dni, także no to jest chyba głupotą by było nie wrócić z Radomia. Na tym zakończmy. Tak jest, dziękuję ślicznie i do następnego.